Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy tutaj dzień tuż przed rozpoczęciem kolejnej 68. wystawy gołębi pocztowych w Sosnowcu. No i tutaj widzimy akurat przed klatkami, w których się znajdują gołębie z reprezentacji Polski. Mamy tutaj kolegów z zarządu. Widzimy, rozpoczyna tą listę kolega prezydent Jan Kawaler. I tutaj inni hodowcy są też, którzy oglądają. Popatrzmy, teraz niestety nie mamy jeszcze kart z ocenami tych gołębi, w której kategoriach są tutaj one, że tak powiem, wystawione. Ale to jest chyba A kategoria, tak? Po kolei? To jest chyba standard. Bo teraz, o, standard, tak? Ja nie pamiętam, zaraz, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, to jest standard. Niestety przy standardzie akurat nie wiemy, które są, kto jest tutaj. No sędziowie, to ja już tam listę widziałem, bo mam zdjęcia zrobione, ale chodzi o to, że do standardu nie mieliśmy jeszcze wydruków, tylko znaliśmy numery gołębi. Wiem, że dwa gołębie są z okręgu Gdańsk, 058 i 060, takie numery początkowe tych gołębi. O, ale sobie tutaj zobaczymy. Tutaj między innymi popatrzmy, bo tak, my będziemy filmować tutaj dzisiaj reprezentację. Tutaj też skończyliśmy robić zdjęcia, ale teraz tutaj mamy kolegę Mirka Gamrze jeszcze. Ale Zdzisław, o tutaj Zdzisławowi powiem, bo przy okazji my tutaj będziemy mieli swoje fotoreportaże, ale Zdzisław będzie też nagrywał. Kolega Zdzisław Karoń, firma Karoni, tak się nazywa. Widzieliśmy kanał, pierwsze filmy, które kolega miał, to były z Marcinem Kobielą, z Piotrem Bugałą, z kim jeszcze? Z Krystianem Kalerem. Oni tutaj wszyscy widziałem, też mają chyba stoiska. Także dzisiaj będzie tych filmów będzie więcej. Film, Grimme. Harald Grimme. Też nazwisko bardzo znane, wprawdzie ja pamiętam medalista kolegę Harald, z Dortmundu, tak, właśnie, tylko problem z gołębiami Haralda Grimme jest taki, że nie występują praktycznie rodowody do nich. On tam pisze na zdjęciach często, po czym są to gołębie tego typu, no już tak jest, ale będziemy mogli zobaczyć hodowlę Haralda Grimme, ale to są dopiero pierwsze te hodowle, bo kolega Zdzisław, teraz jeżeli ktoś będzie chciał tutaj skorzystać z usług profesjonalnego, że tak powiem, dziennikarza zajmującego się sportem gołębiarskim i zarówno piszącego artykuły, Zdzisław, spokojnie, przecież kiedy byliśmy w Brnie na wystawie, tak, to wspólnie odwiedziliśmy Hityla, to tyle wspomnień ze wspólnych spotkań, co ty miałeś, i z tyle spotkań z innymi hodowcami, poza tym Macha, imprez, Hityl. Tak, właśnie, no, imprez zaliczonych bardzo przez... Bardzo dużo. To było pełno. I właśnie, na olimpiadzie będzie więcej. No właśnie. Będzie więcej. Tak, także tutaj my sobie tutaj też chcemy skorzystać troszeczkę tam na stronie internetowej, gdzie prezentujemy kadrę Polski, te gołębie z reprezentacji. To jest taka nowa strona, muzeum-golebie.pl. Staramy się właśnie archiwizować wiele rzeczy związanych ze sportem gołębiarskim, czasopis ma zdjęcia. No liczymy, że kolega Zdzisław nam też tutaj, bo on... Oczywiście. Od ilu lat masz już, powiedz, tak, tych zdjęć zajmujesz się, że fotografujesz to, co się dzieje w sporcie gołębiarskim, artykuły piszesz? Fotografią to będzie już... Tylko nie mów, że 100. 50 i gołębie lat, to są. A gołębie to gdzieś ponad 30 lat. Czyli takie możemy, na takie retrospektywne spojrzenie fotografa, który się tyle lat zajmuje, możemy liczyć, że będziemy w tych fotografiach mogli zobaczyć, prawda? Tak, oczywiście. Dobrze. Tak, tak. Tutaj my przypomnimy, kolega Zdzisław Karli, a tutaj też będziesz, zdaje się, do magazynu Pitman Magazyn tutaj wykonywał pracę jakieś, tak? Artykuł będzie, no, tutaj. No oczywiście, będzie relacja, tak. Rainer też będzie miał stoisko swoje tutaj? Tak, ma. No to będziemy mogli to zobaczyć. Ale również jak w ubiegłym roku będziemy pisali o tej imprezie naszej największej. Będzie w hodowcy i będzie również w Pitman Magazyn. Dobrze. Tutaj będziemy, ale my też liczymy, że właśnie później, kiedy się zakończy okres, kiedy będziemy sobie wspominać tutaj tą wystawę na bieżąco, będziemy mogli kolegę Zdzisława odwiedzić i na pewno podzieli się z nami swoimi zbiorami. Nie wątpię, że nie jedna osoba siebie rozpozna na zdjęciach, które nam pokaże, jak byłem młody, piękny, dokładnie, wysportowany. Dokładnie. No, nie młodniejemy. No. Trudno się rozpoznać na Także niektórych. Zdzisław, tak, zapraszamy, tak. I jeżeli ktoś będzie chciał, mówię, tutaj skorzystać z usług w postaci nakręcenia fotoreportażu profesjonalnego, takiego fajnego. No, ale tutaj Zdzisław, no nie bądź taki skromny. Będziemy tutaj po prostu na pewno u nas na stronie promować tego typu działania. Także na razie dziękujemy i wspólnie chyba my się teraz, Zdzisław, przyjdziemy sobie poglądać dalej, co tu się dzieje. Co? No ja bardzo z kolegą Zdzisławem Karoniem bardzo lubię jeździć, bo ma dużą wiedzę. I Mirek, kolega Mirku, właśnie... gratuluję. Mirek kolega... oceniał gołębie, tak? Tak, ale ma w reprezentacji olimpijskiej. Czy to są te 254 twoje?
254 to jest mój oddział, tak. Oddział, bo tam były dwa gołębie właśnie w standardzie, jest, mają takie same numery, chyba 3996 i 3997. To są tutaj ten samczyk trzeci. Tak, i czwarta chyba samiczka. I piąta samiczka, piąta. To jest brat ze siostrą. I jaki to a to nie są moje gołębie, to są kolegi przywary. Moje, no właśnie moje, się zastanawiałem. Moja jest trzecia samiczka. Pokażmy ją może, ale ona też ma 254 początek. Ta jest moja. Ta, i ta ma 254, słuchaj, tak? Powiem ci, no, zobaczmy. Tak, Karboni, ja i ty, jeszcze ktoś obrączkujemy na lewą nogę. Nie, to jeszcze lewą nogę też ksiądz Kostosz chyba. I przywara, i kolega, tak? Też, i kolega przywara ode mnie z oddziału też. Tak? To gratulujemy, no właśnie, tutaj. No właśnie. Jak oceniałeś w tym roku gołębie, jak tam poziom ocenisz? Ładne, nie pierwszy ładne. Raz. Nie pierwszy raz, ale gołębie ładne są, przygotowane do wystaw. Tak. Widać, co, z roku na rok się poziom zwiększa, utrzymuje, ten sam jest? To jest nie, różnie to. Różnie. Trudno powiedzieć, ale w tym roku są ładne gołębie. A jakieś tobie tak, najbardziej gołębie spodobały? Bo czyje to nie... Znaczy masz najlepsze tutaj, no ty, piątkę, no sam, piątkę to jest kolektywny wybór niejako, piątkę nie? Sami, tak. No, jeżeli chodzi o standard. Wiesz, to są wybrane te, które wyszły najlepiej, z piątka sędziów. Najwyższa, najniższa odpada, no i średnia jest z tych trzech. Ładne ptaszki są, wyrównana kadra. O, popatrzymy sobie tutaj właśnie, no tak, jak one wyglądają. No niestety nie mamy jeszcze kart, one się drukują. Postaramy się tutaj później dojechać, żeby na spokojnie całą kadrę tutaj sfilmować, bo kiedy trwa wystawa, jest duży zgiełk, to się też dość ciężko filmuje. Ale mówię, będziemy tych relacji, miejmy nadzieję, dużo mieli. Dzięki koledze właśnie tutaj Zdzisławowi, jeszcze innym osobom, które się zajmują filmowaniem, fotoreportażami. Dzięki temu mamy bardzo ubogacone wszelkiego rodzaju tutaj imprezy. O, popatrzmy tutaj, wystawcy sobie też przygotowują tutaj wszelkie możliwe rzeczy związane z wystawą, akcesoria na targach, różnego rodzaju. Nie mamy jeszcze wszystkiego tutaj przygotowane, ale będziemy cierpliwie czekać, aż wszystko tutaj zaplanowane przedstawić tutaj będzie. Dobrze, także na razie dziękujemy tutaj wszystkim. My ze Zdzisławem sobie przejdziemy tutaj zobaczyć, a jutro się spotkamy. Tutaj też zobaczmy scena, jest, na której się jutro będzie odbywało, przepraszam, w sobotę wręczanie nagród. Także do zobaczenia, na razie, dobry lot.